Dzień dobry państwu, ja nazywam się Jakub Jakubczak, jestem analitykiem sektora Food Agri w banku BNP Paribas Bank Polska. I dzisiaj w nawiązaniu do ostatniego odcinka o przetwórstwie owoców i warzyw, chciałbym kontynuować ten wątek i opowiedzieć państwu o handlu międzynarodowym właśnie w kontekście transformacji przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce. Tak więc w poprzednim odcinku opowiadaliśmy sobie częściowo o produkcji i o tym jak ona nam się na przestrzeni ostatnich lat zmienia. Dzisiaj porozmawiamy o drugiej części, która jest kluczowa dla tego sektora, czyli właśnie handlu międzynarodowym o imporcie i eksporcie z Polski i do Polski i o tym, jak pozwala nam ona ocenić, że rzeczywiście ta transformacja zachodzi. Jeżeli spojrzymy na to, jak układały się eksporty i importy przetworów warzywnych i owocowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, to pierwsze, co rzuci nam się w oczy, to dość znaczące wzrosty wolumenowy, jeżeli chodzi o zarówno eksport i import o około 5 do 10% w latach 2013 14 do roku 2022. Jednak jeżeli zejdziemy głębiej i spojrzymy osobno na importy i osobno na eksporty oraz również na ich składniki komponentowe, jeżeli chodzi o wolumen, zauważymy kilka bardzo ciekawych rzeczy. Zaczynając od warzyw, jeżeli spojrzymy na, na import warzyw, a raczej przetworów warzywnych, do Polski zauważymy, że tak naprawdę za większość tego wzrostu na przestrzeni ostatnich 10 lat odpowiada nam wzrost przetwórstwa prostego. Czyli mówimy tutaj o koncentracie pomidorowym, mówimy tutaj o zamrożonych warzywach, czy też o suszonych warzywach, które często później w Polsce wykorzystywane są do przetwórstwa bardziej zaawansowanego, czyli mówimy tutaj o rynku B2B. Ich udział tak naprawdę zwiększył się na przestrzeni ostatnich. 10 lat, od 12 do 15%, co jest dość znaczącą różnicą i tak naprawdę odbył się kosztem przetwórstwa bardziej zaawansowanego. W przypadku eksportów przetworów, warzywno, przetworów warzywnych, tutaj widzimy z kolei zwiększone, zwiększoną ilość i zwiększony udział przetworów zaawansowanych, czyli mówimy tutaj o sosach, mówimy tutaj o keczupach, mówimy tutaj o warzywach zakonserwowanych z dodatkowymi składnikami. Tak więc ich udział, tak naprawdę one odpowiadały za większość wzrostu wolumenowego eksportów przetworów warzywnych z Polski. Było to około od 5 do 8% w zależności na którą dokładnie kategorię spojrzymy. W przypadku owoców mechanika jest dość podobna, jednak liczby, liczby dość się różnią, ponieważ sam, sam handel międzynarodowy przetworami owocowymi był dużo bardziej zdominowany przez przetwórstwo proste, czyli właśnie mrożone czy suszone owoce. Jednak ponownie, jeżeli spojrzymy na import, jeżeli chodzi o import, to tak naprawdę wzrastał nam import głównie przez wzrost importu przetworów prostych owocowych, czyli mrożonych i suszonych owoców. Ten wzrost był dość znaczący, o około 15 do 18%. Z kolei w przypadku eksportu mówimy o zmianie na rzecz, prze, na rzecz eksportu bardziej zaawansowanego, tak więc eksport um, owoców mrożonych, owoców suszonych spadał o około 5 do 8%. Z kolei udział przetworów zaawansowanych, czyli mówimy tutaj o dżemach, mówimy tutaj o konfiturach i mówimy tutaj o na przykład wsadach do innych produktów, um, cały czas nam rósł i wzrósł o około 10 do 11%. Więc podsumowując, tak naprawdę widzimy w eksporcie te same mechaniki, które widzieliśmy przy, przy produkcji. Polscy producenci, polscy eksporterzy przetworów warzywno-owocowych starają się przechodzić w stronę wyższych marsz, i w stronę przetwórstwa bardziej zaawansowanego, jednak starają się też coraz więcej tych składników, czy tego przetwórstwa prostego, które później przetwarzane jest dalej pozyskiwać z zagranicy, z krajów często tańszych pod względem, pod względem kosztów produkcji niż polski lokalny surowiec. Tak więc to jest kolejny argument za tym, że trwała zmiana w polskim przetwórstwie ma miejsce, miała miejsce i pewnie jeszcze będzie w przyszłości mieć miejsce. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę państwu miłego dnia.